Informuję, że kartę głosowania pobrano 106. Delegatów głosowało 106. Wyniki głosowania oddano głosów ważnych 104, głosów nieważnych 2. Na Roberta Kleszewskiego oddano 26 głosów. Na Sławomira Pietrzyka oddano 78 głosów. Prezesem Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej został wybrany Sławomir Pietrzyk. Wszystkich członków komisji. Kiedy ja w imieniu członków komisji życzę tutaj udanej prezesury na następne lata i dobrej współpracy.